Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Takie jest hasło tegorocznej 31. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 27 stycznia. Ten weekend dla naszego miasta będzie wyjątkowy, ponieważ Opole jest od początku organizatorem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i właśnie z tej oto okazji na weekend będzie się wiele działo. Ale co najważniejsze, to oczywiście wolontariusze, bez których całego tego wydarzenia by nie było. W jaki sposób ich rozpoznać? Będą mieć identyfikator, który na przykład ja mam tutaj, będą mieć przede wszystkim dobrze oznakowaną puszkę oraz naklejki i oczywiście uśmiech. Do puszki można wkładać dowolne kwoty, te małe i te duże. Pamiętajmy, że cel jest szczytny, ponieważ w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra dla osób, które cierpią na sepsę. I to właśnie tutaj, gdzie się obecnie znajdujemy, na rynku opolskim, odbędzie się najwięcej ciekawych wydarzeń i zaczynają się już od godziny 10. Między innymi będzie tutaj krwiobóz, będzie można oddać krew, będą zajęcia między innymi z pierwszej pomocy i wiele innych ciekawych aktywności, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Jest ich tak dużo, że jeżeli miałbym je wszystkie wymieniać, to najprawdopodobniej stałbym tutaj godzinę, a wszystkie wydarzenia, wszystkie rozpisane co do tak naprawdę godziny znajdą Państwo na stronie facebookowej Opolskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za mną jeszcze nie ma, ale już za niedługo będzie scena, na której wystąpi gwiazda wieczoru, zespół Łzy. Nie zabraknie oczywiście ważnego elementu, czyli oddania hołdu, można byłoby powiedzieć, całemu światu. Pokój na świecie, czyli światełko do nieba. Od 20 do 20.15. Przypominamy również, że w ramach finału, który odbędzie się w niedzielę, będzie można wylicytować przedmioty, w tym najważniejsze złote serduszko opolskie z numerem 99. Także szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnie już 31 raz zagrajmy wraz z orkiestrą.